Cześć, koleżanko i kolego. Lepsze od landrynek, lepsze niż dropsy są co? Klopsy! Po szwedzku kugelball, czyli takie mięsne kulki. Nie tylko u nas są powszechne, ale na całym świecie. A to akurat są klopsiki wieprzowe. Są bardzo fajne, ponieważ szybko i łatwo się je robi. A klopsiki to tylko z ziemniakami. Chociaż nie tylko, no można sobie zjeść nawet z drewnem, jeżeli ktoś chce. Do tego soczek pomidorowy pożyteczny jest i zdrowy. Będę jadł powoli i będę się delektował, bo pisałeś, że ostatnio za szybko zjadłem. No to teraz po pańsku będę sobie dziubał i delektował. Mon Dieu, oh la la, oh que klops, la la que ziemniakke, mon Dieu, it's wonderful, co za sok. A teraz chwila ciszy dla Ciebie, bo pisałeś ostatnio, żebym tyle nie mówił, jak jem. Poza tym pisałeś, że nie mówi się z pełnymi ustami, więc się dostosuję i nie będę. No mogę już naprawdę mówić z pełnymi ustami, dlatego że nie wypada. Nie to, że nie wypada, bo właśnie wypada, jak się mówi z pełnymi ustami, jak przed chwilą było widać. Więc lepiej nie mówić. Problem polega na tym, że te klopsy są takie dobre, że już prawie ich nie ma. Bardzo dobre. Już dawno, dawno temu pewien szpieg w czasie II wojny światowej tak lubił tą potrawę, że przyjął nazwisko od tej potrawy. Nazywał się Hans. Hans Klops. A tak naprawdę to jest jedzenie dla prawdziwych facetów. Trzeba być silnym, trzeba być dzikim, żeby jeść klopsikim. Nie, trzeba być silnym, trzeba być dziki, żeby jeść klopsiki. O, teraz się rymuje. A, jeszcze a propos rozbitego nosa, bo pytałeś się, co mi się stało. No dobra, powiem prawdę. Grałem w remake'u
filmu Chinatown. No i tak po prostu mi się, tak musiałem po prostu zagrać z takim nosem. Jak nie wiesz, o co chodzi, to sobie włącz YouTube'a i obejrzyj Chinatown Polańskiego. Stary film, ale remake będzie ok. A jak powstała nazwa Klops u nas? Kiedyś taki jeden facet jechał tramwajem. Spieszył się do pracy. Wsiadł do tego tramwaju i w pewnym momencie sobie uprzytomnił, że nie ma po prostu biletu. Mówi, no dobra, no. Jadę bez biletu. Może mi się uda. Pyta się ludzi. Przepraszam, ma pan bilet do odstąpienia? Nie, nie mam. Bo to było dawno temu. Teraz to już są te takie automaty. A może pani ma? Nie, nie mam, nie mam. Poszedł do kierowcy. No co pan, ja nie sprzedaję biletów, no bo to było dawno temu. No mówi, no dobra, no. Starałem się. Siada sobie. Otwiera gazetę. Czyta sobie. A, facet był kucharzem i wcześniej wymyślił takie kulki mięsne. Dzień wcześniej dosłownie. I nie wiedział, jak je nazwać. No zupełnie nie wiedział. No i jedzie tym tramwajem, aż tu nagle za gazety słyszy: bileciki do kontroli. A tu kanar, nie? I facet mówi, no ładnie. No i klops. I nagle, ta-da! Wymyślił nazwę na swoje pulpeciki, które wcześniej właśnie zrobił. I nie szkodzi, że zapłacił na stare pieniądze 5000 zł kary, bo to było w latach 80. Ale najważniejsze, że do dzisiaj przetrwała nazwa tych pulpetów, które nazwał właśnie Klops. I stąd powiedzenie, jak się coś nie uda, albo coś miało ku dobremu i jakoś tak nie wyszło, i się mówi, no i klops. Zajrzyjcie sobie w internecie, bo to jest prawda. No, znam tego faceta, mieszka piętro wyżej. A teraz zapytam się was o jedną rzecz. Ciebie i ciebie też. Posłuchaj. Niedawno było rozdanie Oscarów. Dosyć niedawno, no parę dni temu. Skąd pochodzi nazwa Oscar? Podam dwie możliwe odpowiedzi. Po pierwsze, facet, który się nazywał Oscar Whitaker, który mieszkał w Hollywood, jako pierwszy ustanowił nagrodę i powiedział tak. No jak tu nazwać tą nagrodę? No to dobra, to... A wszyscy... Ej, szefie, szefie, to niech się nazywa twoim imieniem. No, aha, no nie, no trochę się czuję zażenowany, no moim imieniem, może to niech się nazywa statua ze złota za najlepszy film. Wszyscy mówią, nie, to głupie, no gdzie tam? Za długie i głupie. Niech się nazywa Oscar. No i on mówi, Whitaker mówi, no dobra, a niech będzie Oscar. To jest pierwsza wersja. A druga wersja jest taka, że były już przygotowane te statuetki podczas pierwszego rozdania. Leżały sobie tak na stole. Za najlepszego aktora, umcia, umcia i tak dalej. I weszła sprzątaczka. I sprzątaczka zaczęła odkurzać te statuetki. Wzięła jedną do ręki. I mówi, Jezu, to wygląda jak mój wujek Oskar. Ktoś tam z tyłu stał i mówi, ha, to jest dobry pomysł. Mamy nareszcie nazwę na tą złotą, pozłacaną, cholerną, pieprzoną statuetkę. Niech się nazywa, kurwa mać, Oskar.
Ta-dam! I do dzisiaj the Oscar, the winner is... Kożuchowska. Także to są dwie wersje. Pisz, która z nich jest prawdziwa. A może znasz trzecią wersję? W każdym razie historię, nazwy pulpeta znasz. Pul, to znaczy pulpeta, mówię. Klopsa. No jedno wychodzi, no. A jak się nazywa takie grube dziecko? Takie gruby taki bobas, mniej, różowy jak czerw. Znaczy czerwie są takie trochę białe, ale to taki czerw, taki bardzo różowy, bardziej różowy. Jak się może taki dzieciak nazywać? Trochę jest... Coś wspólnego ma z tym jedzeniem. Na literę P. No dobra, wiem, że nie jesteś łosiem i inteligentnym człowiekiem, to od razu ci się kojarzy. No ale jestem ciekaw z czym. Znaczy z jaką nazwą. Dosyć dobre te klopsy. A na przykład, co można zrobić z takim czymś? Na przykład można dać komuś klopsa. Podchodzisz i dajesz komuś klopsa. No, dajesz po prostu klopsa. Dać komuś klopsa w tyłek to jest wyczyn. Klopsa w twarz. To tak, proszę bardzo. Ham. A to specjalnie dla ciebie, który mówisz, że nie jem do końca. Uwaga. Wyliżę talerz. Nikt tak nie wylizuje talerza po jedzeniu jak ja. Cześć, na razie. Później wam coś innego pokażę. Cześć.